Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, w kolejnym naszym codzienniku. Przed rozważaniem tego słowa, które daje nam dzisiaj Kościół, pomódlmy się słowami dzisiejszego psalmu, psalmu 43. Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie i broń mojej sprawy przeciw ludowi nieznającemu litości. Wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego. Ty bowiem, Boże, jesteś moją ucieczką. Moi drodzy, dzisiejszy fragment, który będziemy rozważać, pochodzi z 9 rozdziału Ewangelii Łukaszowej. Wsłuchajmy się w niego. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, dzisiejsze słowo, które rozważamy z Ewangelii Łukaszowej, jest bardzo nam znane. To jest to słynne pytanie Jezusa: za kogo mnie uważacie? Tak? Skierowane do uczniów, ale też i skierowane do nas samych. Ja bym chciał troszeczkę z innego punktu na to słowo spojrzeć. A pomoże nam tym pierwsze czytanie. Pierwsze czytanie pochodzi z proroka, z księgi proroka Ageusza. Ale zanim do niego dotrzemy, to chciałbym, żebyśmy sobie najpierw nakreślili pewną taką sytuację. Mianowicie, zobaczcie, że często, kiedy doświadczamy w naszym życiu jakichś trudności, przeciwności, kiedy nie idzie wszystko tak, jakby byśmy sobie to wyobrażali, wtedy może pojawić się w nas pewnego rodzaju zwątpienie. No i tutaj podobnie jest w sytuacji Żydów, którzy po wyzwoleniu z Babilonu idą do Jerozolimy, aby ją odbudować, aby odbudować świątynię, ale no, tam dzieje się troszeczkę nie tak, jakby im się wydawało, czy jakby oczekiwali. I tutaj Pan Bóg kieruje do nich takie słowo. Czy jest między wami ktoś, kto widział ten dom w jego pradawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? Teraz jednak nabierz ducha z Zorobabelu, mówi Pan. Nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu Josataka. Nabierz też ducha cały ludu ziemi. Pracujcie, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z wami, gdy wyszliście z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was. Nie lękajcie się. Moi drodzy, bywa tak czasem w naszym życiu, przynajmniej ja tak to widzę u siebie, że pomimo tego, co robię, pomimo tego całego wysiłku, który wkładam, jakby te owoce są absolutnie niewspółmierne do oczekiwanych. Czyli zupełnie jakby to, co się dzieje, to, co się zadziewa, jakby zupełnie no, nie przystaje do tego, co gdzieś tam rodziło się w mojej wyobraźni. I myślę, że podobnie jest też w życiu apostołów, którzy idą za Jezusem, że oni gdzieś po ludzku wyobrażają sobie tego Mesjasza. Oni po ludzku wyobrażają sobie Królestwo Boże, o którym mówi Jezus. Tak? No bo w czasie rozmowy z Jezusem, kiedy on im zadaje to pytanie, za kogo uważają mnie ludzie, odpowiadają, że jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Czyli w jakiś sposób wszyscy w Izraelu uważają Jezusa za jakąś bardzo wybitną postać, za kogoś na pewno w jakiś sposób namaszczonego przez Boga, no ale tak naprawdę to tak wszystko nie idzie w tym kierunku, jak oni oczekiwali, że oni oczekiwali tutaj tego królestwa takiego bardzo ziemskiego, bardzo takiego, można powiedzieć, namacalnego, w którym będą mieć swoją pozycję, swoje miejsce. Natomiast wszystko idzie jakby zupełnie inaczej, bo nie dość, że tego królestwa takiego ziemskiego nie widać, to jeszcze na dodatek Jezus mówi, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity i to już
jakby totalnie gdzieś to się wymyka spod kontroli, że ich wszystkie nadzieje w tym momencie jakby zaczynają się sypać, tak? I mówi, trzeciego dnia zmartwychwstanie. No ale to akurat dla nich może nie było takie zbyt oczywiste i jasne, bo do końca nie rozumieli, nie wiedzieli, o co chodzi w tym zmartwychwstaniu. I być może też bywają takie sytuacje w naszym życiu, że nie wszystko idzie tak jak trzeba, że wydaje nam się, że cały nasz wysiłek, który włożyliśmy w naszą wiarę, w naszą pracę, w nasze życie, przynosi zupełnie niewspółmierne owoce. Nie widać tego, to się nie rozwija. Czasami mamy wrażenie, że stoimy w miejscu. I tutaj przychodzi nam z pomocą Pan Bóg, który mówi te słowa, które przez proroka skierował do Izraelitów. Nie lękajcie się, nabierzcie ducha, czyli wytrwajcie. Ja jestem z wami. Ja przebywam pośród was. I to jest właśnie ta obecność Boga, który przez swojego Syna zmartwychwstałego jest pośród nas, jest obecny w sakramentach, jest obecny w Kościele, jest obecny przez Ducha Świętego. Że to, co dzisiaj wydaje się trudne, że to nie przynosi owocu, ma jakąś, będzie, czy będzie miał jakąś swoją kontynuację w Bogu, bo dalej jakby, kiedy czytamy to czytanie z proroka Ageusza, to Pan Bóg mówi, że jeszcze będzie taka chwila, będzie taki moment, kiedy te wszystkie narody spłyną do Izraela, kiedy napłyną ogromne rzesze i tych, którzy będą oddawać chwałę Boga. I to, co dzisiaj wydaje wam się takie marne, takie niewystarczające, takie nie po waszemu, to w moim zamyśle będzie kiedyś wykorzystane do tego, żeby tam była oddawana chwała Bogu. I pomyślmy, że to jest też jakieś zaproszenie do każdego z nas, abyśmy my, robiąc to, co do nas należy, w jakiś sposób też realizowali ten plan Bożego zbawienia, plan zbawienia i dotarcia do każdego człowieka. Nawet jeśli nam się wydaje to takie marne, słabe, niewystarczające, kruche, to jednak w tym jest Pan Bóg i Jego mocą i dzięki Jego łasce to wszystko, co robimy razem z Nim i na Jego chwałę, kiedyś przyniesie owoc. Być może my tego owocu nie zobaczymy, tak? Być może my z tego świata odejdziemy i dopiero gdzieś tam w wieczności Pan Bóg nam pokaże, po co to było. Ale wierzmy w to głęboko, bo myślę, że to jest takie zaproszenie dla nas. Ja tak to słowo dzisiaj odczytuję w stosunku do mnie samego i do mojej posługi, że to, co robię, to do czego mnie Pan Bóg zaprasza i te wszystkie siły, całą energię, którą wkładam w moją służbę, tak? W moją pracę, w jakieś dzielenie się tym słowem, to kiedyś przyniesie owoc. Owoc niewspółmierny, ale to będzie to Bóg owocował, nie ja. Ja, jakby tutaj posługując się słowami Pana Jezusa, sługą nieużytecznym jestem, uczyniłem, co miałem uczynić, a reszta należy, przepraszam, należy do Ciebie, Panie Jezu. Może tego właśnie Chrystus chce dla nas, żebyśmy, odpowiadając sobie na pytanie, kim On jest dla mnie, że jest moim Bogiem, jest Mesjaszem, jest moim Zbawicielem, żeby właśnie był tym takim, jakby to powiedzieć, fundamentem, taką kotwicą, o którą się zaczepię i która będzie mnie trzymać w tym miejscu, w którym jestem i dzięki której, czy dzięki któremu, bo Chrystus daje nam swojego ducha i dzięki temu duchowi będę mógł wypełnić to, do czego On mnie dzisiaj powołuje. Życzę Wam pięknego i wspaniałego dnia. I daj Boże, do zobaczenia jutro.